Dzień dobry Państwu. Nasza obecność, naszej córki świadczy, jak ogromną wagę przywiązujemy do tego, co dzieje się w szpitalu w Wałbrzychu. Jaka jest sytuacja w tym szpitalu? Była prośba o to, żebym spotkał się z parlamentarzystkami, więc zrobiliśmy to i uznałem też, że najlepszym miejscem do tego spotkania jest właśnie szpital. Dlaczego? Dlaczego chociażby, że większość tych zarzutów, które były kierowane, zresztą nieprawdziwych, w zdecydowanej większości, dotyczyła szpitala i na te pytania tak naprawdę może odpowiedzieć sama pani dyrektor. To, że to spotkanie było pełne emocji, świadczy chociażby fakt, że ono się przedłużyło o co najmniej pół godziny. Nie możemy godzić się na to, żeby ciężka praca lekarzy, personelu białego czy całego personelu szpitala, lekarzy pani dyrektor, była poddawana wątpliwość, była źle oceniana, bo to, co Państwo tutaj robią i co wynikało z tej dyskusji, to naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że w tej sytuacji, w jakiej jest służba zdrowia szczególnie w okresie pandemii, przy tych brakach, które również w personelach, które pani dyrektor zastała, to co Państwo robią, to naprawdę jest godne podziwu. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu, po wyjaśnieniach, jakie złożymy, wskażemy, że jednak to większość opierała się tych zarzutów na fake newsach, ta sytuacja wokół szpitala ku wspólnej trosce nas wszystkich będzie zdecydowanie większe. Wszyscy będziemy robić wszystko, żeby oddać właśnie tą ofiarność lekarzy, ale i również tą dyspozycyjną w stosunku do pacjentów. Podczas spotkania z parlamentarzystami rozmawialiśmy na temat tych, nazwijmy to, znaków zapytania, nieścisłości czy zarzutów, które padły na konferencji. Do części mieliśmy możliwość się odnieść, ale z uwagi na brak czasu nie do wszystkich. Otrzymaliśmy też pismo z kolejnymi pytaniami, na które bardzo chętnie odpowiemy. I tak też się umówiliśmy na kolejne spotkania, bo to, co jest dla nas najważniejsze, to dobro tego szpitala i chcemy się skoncentrować na jego rozwoju, a polityczne niesnaski zostawić poza murami tego szpitala dla dobra wszystkich i pacjentów. Ale chciałem się odnieść do kilku i mimo wszystko jednak tych zarzutów, które padły tu parę dni temu na konferencji, one były bardzo złe dla reputacji wałbrzyskiego szpitala. No a my o tą reputację będziemy walczyć. Jeden z takich głównych zarzutów mówił, nie będę go przycytował dokładnie, ale między innymi, że szpital jest w upadku. To ja chciałem przytoczyć liczby, bo liczby pokazują najlepiej. To jest z tego tygodnia, jak wygląda obłożenie łóżek szpitalnych. To chyba pokazuje najlepiej, że pomimo trudnej sytuacji covidowej szpital prowadzi pracę i prowadzi zabezpieczenie i leczy pacjentów białych. Szanowni Państwo, oto te liczby. Wszyscy pacjenci w szpitalu, 549 osób, z tego 103 na oddziałach covidowych. To też warto podkreślić. To jest szpital, który obecnie bardzo mocno jest takim filarem, jeśli chodzi o walkę z covidem. Ale pomimo tego w dalszym ciągu ponad 440 pacjentów tak zwanych białych ze wszystkimi innymi chorobami jest tutaj leczonych i takie bardzo newralgiczne oddziały Państwu również wymienię. Na oddziale kardiologicznym było 32 pacjentów na 37 łóżek. Na oddziale neurologicznym 17 pacjentów. Na oddziale onkologicznym 21 leczonych pacjentów na 20 łóżek i na oddziale pediatrycznym było 13 pacjentów na 35 łóżek. Więc tak nie wygląda szpital, który jest prawie w upadku. Tak wygląda szpital, który pomimo trudnej sytuacji godzi leczenie i łączy leczenie osób chorych na COVID z leczeniem osób chorych na wszystkie inne bardzo niebezpieczne choroby, które są, były i będą. Kolejną taką rzecz, która tutaj obiegła i była bardzo
rezonująca w przestrzeni publicznej, no to kwestia pozostawienia pacjenta samym sobie na, podczas operacji. I tu trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. To jest kłamstwo, nic takiego się nie wydarzyło. To jest po prostu fake news, który znowu uderza w dobre imię naszego wałbrzyskiego szpitala. Lekarze i personel zrobił wszystko podczas tej operacji, żeby uratować pacjenta w bardzo trudnym, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o zdrowie. I o tym warto mówić. Rozpropagowywanie tego typu informacji powoduje strach też wśród pacjentów, więc wszyscy, którzy funkcjonujemy w przestrzeni publicznej, musimy ważyć słowa, bo te słowa niosą za sobą konkretne konsekwencje. Nie będę odnosił się do wszystkich tych zarzutów może, bo to by trwało naprawdę długo, ale kolejnym takim zarzutem, który padał, to na przykład, że pacjenci, którzy trafiają do tego szpitala, nie są testowani. To jest też nieprawdziwy zarzut. Rozwiewam tu wszelkie wątpliwości. Pacjenci, którzy trafiają do szpitala, są testowani na wejściu, ale również, żeby też zapewnić bezpieczeństwo i jak najbardziej uchronić pacjentów białych oraz ich leczenie, również drugiego dnia hospitalizacji również są testowani, tak żeby uniknąć takiej sytuacji, że możemy w to okienko coś przegapić. Także to tego typu historie nie mają miejsca. Szpital pracuje, leczy białych pacjentów covidowych. Przed nami trudny czas, więc bardzo jeszcze raz apeluję o to, żeby to, co się mówi o szpitalu wałbrzyskim, naprawdę, jeżeli już się to mówi, to żeby to sprawdzić. Można to sprawdzić u nas, można to sprawdzić w szpitalu, a nie jakby rozprowadzać informacje, które są niesprawdzone. Przed nami trudny czas, więc naprawdę bardzo gorąco o to apeluję. Szanowni Państwo, jestem tutaj nie tylko jako wicemarszałek województwa, nie tylko jako członek Rady Społecznej Szpitala imienia Alfreda Sokołowskiego. Jestem tutaj także, a może przede wszystkim jako mieszkaniec ziemi wałbrzyskiej i tym bardziej wiem, z jak dużym niepokojem są przez mieszkańców naszego regionu odbierane informacje, które no, nie korespondują z faktami, które po prostu nie są prawdziwe i no, wyrządzają pewną szkodę wizerunkowi szpitala, a co za tym idzie, powodują niepokój wśród mieszkańców, wśród naszych sąsiadów, wśród naszych rodzin. Dlatego jesteśmy tutaj, aby przynajmniej o części tych zarzutów, czasami formułowanych poprzez pytania, dać odpór. Jednym z najczęściej powtarzających się zarzutów jest fakt, że po pojawieniu się nowej dyrekcji rzekomo miało dojść do pojawienia się nowych wakatów na stanowiskach medycznych i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, sytuacja w służbie zdrowia w całej Polsce nie jest łatwa. Natomiast odkąd pojawiła się nowa dyrekcja tego szpitala, udało się część problemów może nie tyle rozwiązać, co już dążymy do tego, aby one zostały rozwiązane, także poprzez zatrudnianie nowego personelu. I dlatego odkąd tu jest nowa dyrekcja, zatrudniono między innymi nowych 17 lekarzy, 12 pielęgniarek, 5 salowych, 4 opiekunów medycznych, 1 ratownika medycznego, 2 sanitariuszy, 2 techników elektroradiologii, 1 diagnosty laboratoryjnego, 1 operatora sterylizatorów, 2 pomoce laboratoryjne, 1 dezynfektora. To są, proszę Państwa, twarde, konkretne dane. Liczba wakatów zmniejsza się, nowy personel jest zatrudniany, mimo tego, że sytuacja na rynku medycznym w Polsce jest bardzo trudna. Ja trzymam kciuki za to, aby dyrekcja dalej dążyła do tego, aby tą sytuację poprawiać. My jako Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dołożymy wszelkich starań, aby nowej dyrekcji szpitala imienia Alfreda Sokołowskiego w tym pomóc. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym chciała się odnieść do wypowiedzi, która dotyczyła zwalniania lekarzy w szpitalu. Odkąd przyszłam do pracy w tym szpitalu do dnia dzisiejszego, zostało zwolnionych 2 lekarzy. Jeżeli chodzi o zatrudnienie nowych lekarzy, to już, myślę, pan marszałek Macko powiedział o konkretnych liczbach.
Chciałabym również powiedzieć, że rekrutacja w szpitalu trwa, jest bardzo intensywna. Został stworzony zespół do spraw rekrutacji i do pozyskiwania kadry. Jeżeli chodzi o sformułowanie, które mówiło o zastraszaniu lekarzy przez moją osobę, to chciałabym poprosić pana doktora Ryszarda Serafina o wypowiedzenie się w imieniu lekarzy. Chciałabym prosić, żeby pan doktor powiedział, jak wygląda praca w szpitalu, ale od siebie chciałabym stanowczo zdementować to. Nie zastraszam personelu. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja w imieniu swoich kolegów, lekarzy, pielęgniarek, salowych, personelu technicznego, osób współpracujących powiem kilka słów. Szpital w Wałbrzychu jest największym pracodawcą w naszym regionie. To jest największa firma. Zatrudniamy między innymi kilkuset lekarzy, tysiące pielęgniarek. Leczymy rocznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Moi drodzy, dla pracy szpitala i leczenia najważniejsza jest wiedza, spokój, rozsądek i dobra atmosfera. Wszelkie dyskusje na temat szpitala w gronie ludzi, którzy nie są fachowcami, mogą być tylko dla mnie, dla moich kolegów, dla całego personelu szkodliwe. Nam pracuje się dobrze. Z mojego oddziału żaden kolega nie chciał się zwolnić i nie zwolnił się. Wszyscy pozostali, mimo że nasz kolega, poprzedni ordynator, został zwolniony dyscyplinarnie, pozostali koledzy poza mną orzekli: nie zwalniamy się. Pracujemy tutaj, bo to jest nasza misja, nasz zawód. My leczymy swoich pacjentów, nasi pacjenci nas szukają, przychodzą do nas i chcą pomocy. Jesteśmy na miejscu i pracujemy. I tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. No to ja chciałbym też dodać, że panie parlamentarzystki zostawiły pismo do mnie adresowane, ale również kopię otrzymała pani dyrektor z pytaniami, na które odpowiemy, i umówiliśmy się na następne spotkanie po udzieleniu tych odpowiedzi. Natomiast też zadeklarowaliśmy sobie, że obie strony, czyli panie i ugrupowanie polityczne, ale również i my, dołożymy wszelkich starań o to, żeby ta opinia o szpitalu wałbrzyskim była prawdziwa. Czyli żeby oddawała ten etos pracy, poświęcenie lekarzy i żeby była ta świadomość, że to jest naprawdę dobry szpital. Na oddziale chirurgicznym mieliśmy ognisko COVID-19 i zaprzestaliśmy przyjęć ze względu na ognisko koronawirusa. W przyszłym tygodniu, ale cały czas, i chciałabym to zaznaczyć, cały czas przyjmujemy pacjentów ostrodyżurowych, czyli pacjentów, którzy wymagają opieki. W przyszłym tygodniu zaczynamy już, że tak powiem, ruszać z częścią białą, czyli bez ogniska, i zaczynamy już część taką mocno ostrodyżurową, natomiast kwestia 2-3 tygodni, lekarze deklarują, że zaczniemy realizować operacje planowe. Jeżeli chodzi o oddział pediatryczny, tak, bo to rozumiem było kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o oddział pediatryczny, cały czas trwają rozmowy, tak jak pan to sformułował. Jeden z lekarzy zdeklarował się pomóc. Jeszcze jeden lekarz zdeklarował się pomóc również na dyżurach na oddziale pediatrycznym. Rozmawiamy, natomiast cały czas pracujemy nad tym rozwiązaniem tego tematu, ponieważ tutaj główne kwestie podnoszenia jakby to jest lokalizacja tego oddziału. I tak jak tu już na spotkaniu z panią...
Jeszcze raz, proszę. To znaczy on, ten oddział, było w planach, że tutaj przy tym szpitalu Sokołowskiego zostanie wybudowany budynek specjalnym przeznaczeniu właśnie pediatrycznym i to tutaj myślę pan marszałek Krzyżanowski powie na jakim etapie jest ewentualnie ta dotacja, bo tutaj władze są mocno zaangażowane w budowanie tego budynku. Natomiast w chwili obecnej są podnoszone właśnie też kwestie tego, że ten budynek i ten oddział jest po prostu w drugiej jakby części miasta i jest jakby niezbędne działanie, żeby jakby ten oddział był tutaj przy tym szpitalu Sokołowskiego. Dokładamy wszelkich starań, żeby utrzymać oddział. Jest to dla nas jeden z wielu priorytetów, ale w tej chwili najistotniejszy. Staramy się rozwiązać tą sytuację. Prowadzimy bardzo intensywne rekrutacje. Ja również w nich uczestniczę. Rozmawiamy z pediatrami. Natomiast tak jak wspomniałam, tutaj kluczową sprawą jest jakby funkcjonowanie konkretnie tego oddziału przy szpitalu tutaj Sokołowskiego. I nad tym bardzo mocno chciałabym popracować, żeby oddział pediatryczny był tutaj w tym szpitalu ze względów opieki, diagnostyki tutaj w tej lokalizacji. Tak? I nad tym teraz bardzo mocno pracujemy i dokładamy wszelkich starań, a ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że dokładam równie bardzo dużo pracy, rekrutacji, spotkań i rozwiązaniu tego kłopotu. Dziękuję. A jeżeli chodzi o ten zabieg właśnie, to taką rozbieżności, Szanowni Państwo, przeprowadziliśmy wewnętrzną procedurę w szpitalu, jeżeli chodzi o tą sytuację i to, co zostało powiedziane w mediach. I tak jak powiedział przedmówca, pan marszałek, nie było to prawdą, żeby lekarz odstąpił od pacjentki, bo dokończył operację, osobiście przenosił pacjentkę na wózek transportowy, instrumentariuszka. Ja pytam o to, czy instrumentariuszka podpisała protokół zdolności i czy tam napisała, że przekroczyła w pewnym momencie swoje kwalifikacje. Znaczy w protokole niezgodności nie jest dokładnie napisane, że przekroczyła swoje kwalifikacje czy kompetencje. Natomiast na to pytanie wolałabym nie odpowiadać, ponieważ trwa w tej chwili postępowanie prowadzone przez prokuraturę i wolałabym nie odpowiadać na to pytanie, dopóki jakby sprawa nie zostanie wyjaśniona. I jest. Przy każdej operacji, jeżeli pojawił się protokół niezgodności, natomiast co w nim było napisane, wolałabym pozostawić tutaj w kwestii dalszej realizacji czynności przez pana prokuratora. Jeszcze pytanie do pana marszałka. Audyt już, bo się w szpitalu, czy on się już zakończył, wtedy poznamy wyniki i też kontrola dotycząca podwójnych dyżurów. Może odniosę się jeszcze najpierw do pediatrii. My to powtarzamy prawie na każdej okazji, jak jesteśmy na oddziale pediatrycznym przy ulicy Batorego, że nowy pawilon i połączenie pediatrii z jakby sercem szpitala tutaj jest dla nas priorytetem i ten projekt, ta inwestycja jest wpisana na wszystkie inwestycje strategiczne województwa w nadchodzącej perspektywie i po raz kolejny to tutaj powtarzam. Tak, to jest dla nas priorytet i jest to wpisane wszędzie tam, gdzie może być ten pawilon sfinansowany. Jeśli chodzi o kontrolę, o którą pan pyta, to pierwsza kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski zakończyła się. Ona, projekt tego protokołu pokontrolnego trafił do szpitala
I teraz czekamy na odniesienie się szpitala do zawartych tam zapisów. W związku z tym to nie jest jeszcze ten etap, gdzie możemy publicznie mówić, ponieważ jakby procedura jego przygotowania się jeszcze nie zakończyła. Jeśli chodzi o audyt taki szczegółowy, który też ma być dla nas punktem wyjścia w przyszłość i swoistym raportem otwarcia, jego spodziewamy się z początkiem przyszłego roku, w pierwszym kwartale przyszłego roku, w związku z tym, że to jest obszerne badanie, chcemy, żeby było realizowane przez podmiot zewnętrzny, bezstronny, taki, który ma właśnie autorytet i nie będzie można formułować zarzutów, że jest ten audyt przeprowadzony przez nierzetelną firmę. Więc tak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o kontrolę. Myślę, że wkrótce wynik tej pierwszej kontroli realizowanej przez Urząd Marszałkowski stanie się publiczny i wtedy będziemy mogli Państwa zapoznać z jego wynikami. Jeżeli chodzi o Panią Dyrektor, przepraszam, że tak Pani Dyrektor zapytam. Pani Dyrektor jak gdyby powierzono stanowisko i rozumiem, że Pani Dyrektor zostanie na razie na tym stanowisku. Będzie, czy będzie jakiś konkurs, czy planujecie jakieś zmiany? Trzy miesiące nawet nie minęły, ja rozumiem, ale... Czy zgodnie z obowiązującym prawem pani dyrektor Adriana Tomusiak obecnie pełni obowiązki dyrektora szpitala i może je pełnić do końca stycznia. Do tego czasu musimy ogłosić konkurs na to stanowisko. No, proszę panie redaktorze zwrócić uwagę na czas, w jakim się znajdujemy. Jesteśmy u szczytu czwartej fali, w związku z tym myślę, że musimy się skoncentrować na tym zadaniu i wszystkich innych, które są najważniejsze w kontekście leczenia pacjentów. Myślę, że konkurs to jest rzecz teraz ważna, ale nie priorytetowa. Panie marszałku, muszę powiedzieć, że czy pamięta pan może ile lat pani dyrektor poprzednia była panią dyrektor bez konkursu? Nie mam pojęcia, ale wiem, że pani dyrektor była dyrektorem chyba z kilkunastoletnim stażem.